Fundacja Poetariat prezentuje Magiczne opowieści. Wieluń, 2022 rok. Czyta Czarek Papaj. Magdalena Kapuścińska. Nie odchodzę na zawsze. To był kolejny nudny dzień w życiu Adama. Kolejna kłótnia z żoną o byle co. Kolejna burza w szklance wody. Od jakiegoś czasu miał wrażenie, że jego życie to jeden smutny schemat, który powtarza się i toczy jak wielkie koło zamachowe. Z jego każdym ruchem wychodził coraz bardziej poharatany emocjonalnie. Jakby tego było mało, jego wspólnik sprzedał swoje udziały komuś obcemu, zupełnie nie biorąc pod uwagę jego propozycji ich odkupienia. Obawiał się, że jego nowy wspólnik będzie miał zupełnie odmienną wizję rozwoju firmy, którą to przecież on stworzył i o którą dbał. Filipa wziął do spółki tylko dlatego, że potrzebował kapitału na wprowadzenie innowacji. Chciał czerpać z korzyści z jego wkładu, nie dając mu prawa głosu. Nie lubił, gdy ten wpadał do jego biura prosto z urlopu w tej swojej hawajskiej koszuli, sportowych shortach, słomianym kapeluszu i szarogęsił się, ironicznie zsuwając ze swojego opalonego na machoń nosa szpanerskie lustrzanki. Wciąż zastanawiał się, dlaczego z ich dwóch tylko Filip potrafi znaleźć chęć i czas, by wyjechać gdzieś na koniec świata, żeby podładować swoje baterie. Miał dość przyprowadzania do firmy wypiężonych sekretarek ze szponami jak harpie, wywalonym dekoltem w przykrótkich spódniczkach, z nogami do sufitu przytwierdzonych do podłogi czerwonymi szpilkami. Wiele razy przyglądał się z obrzydzeniem, gdy ta lub inna pochylała się przez ramię, niby przez przypadek trącając go pokaźnym cycem, a gdy ten, rozochocony, zapuszczał dłoń między jej uda, rechotała jak żaba, wylewając kawę na jego spodnie tylko po to, by je ściągnął i wyłotoszył ją na biurku. Ani Filipowi, ani jego seks retarką nigdy nie przeszkadzało, że są pod baczną obserwacją całego działu. Sprawiali wrażenie, jakby to nakręcało ich jeszcze bardziej. Niektóre z koleżanek w pracy szeptały między sobą o tym, że chciałyby skorzystać z jego sprzętu. Śmiały się żartobliwie, że mogą nawet pociągnąć lufkę. Były też i takie, które, jak Adam, patrzyły na ten pornograficzny spektakl z odrazą. Próbował zwrócić uwagę wspólnikowi, że to nie jest czas i miejsce na takie figle. Zwłaszcza, że nie kryją się z tym, ale nie przynosiło to oczekiwanego przez niego rezultatu, a częstotliwość takich spektakli nawet się zwiększała. Gdy pewnego dnia zażądał wprost, by Filip przestał przynosić wstyd firmie, doszło do ostrej wymiany zdań między nimi. Po tym, jak usłyszał, że jego żona będzie kolejna, bo on jest tak zapracowany, że nie ma czasu ją stuknąć, Adam wyprowadził potężny cios, łamiąc nie tylko nos, ale i kość policzkową swojemu wspólnikowi. W tej samej chwili obaj zrozumieli i byli zgodni co do tego, że nie mogą dalej razem współpracować. Filip pozbył się więc chętnie udziału w spółce, odcinając Adamowi możliwość ich wykupu. Gdyby wiedział, że tak będzie, nigdy nie wszedłby w spółkę z kimkolwiek. Sam nie był pewny, czy to kwestia zaufania drugiemu człowiekowi, czy strachu przed... No właśnie, przed czym. Stale się o coś bał, nie rozumiejąc powodu. Mógł przecież założyć spółkę z żoną. Przynajmniej pieniądze i firma zostałyby w rodzinie. Tak mu się wydawało, bo nie był świadomy, że i ona go wkrótce opuści. Tamtego popołudnia wrócił podminowany. Rzucał jakieś słowne zaczepki do Joanny. Czepiał się, że wszędzie leżą porozrzucane klocki, że ziemniaki znów odgrzane zamiast świeżo ugotowane, że w lodówce brak nawet piwa, który mógłby na chwilę ukoić jego nerwy. Jakby było mu mało wrażeń tego dnia. Ale słowa o jego żonie, które zasiał Filip, kiełkowały i wznosiły się coraz bardziej. Gdy zaczepki nie przynosiły rezultatu, zapytał wprost. Czy ty też puszczasz się z tym zasranym gnojkiem? Robicie to w naszym łóżku? Wtedy, gdy ja tyram za wszystkich, wy zabawiacie się moim kosztem? Krzyczał coraz głośniej, potrząsając jej ramionami. Patrzyła na niego swoimi wielkimi, zlęknionymi, błękitnymi oczami. Ten litościwy wzrok sprowokował go, by wymierzyć jej cios. Nie odpowiedziała nic. Zapłakana pobiegła do pokoju dziecka i zamknęła drzwi. Próbowała uspokoić syna.
Wyszła gdzieś po godzinie. Mimo, że rozmazany tusz sprawiał, iż wyglądała jak panda, majestatycznym, opanowanym krokiem wyjęła spod łóżka w sypialni największą walizkę, jaką mieli. Rzuciła ją na łóżko i nerwowo zaczęła pakować ciuchy, kosmetyki oraz najpotrzebniejsze rzeczy. Jak leci, opróżniając po kolei szuflady i szafę. Postawiła ją w przedpokoju, po czym z dziecięcego pokoju prawą ręką wytargała drugą, już spakowaną walizkę. Lewą chwyciła Piotrusia za ramię. Piotrusiu, pożegnaj się z tatą, proszę. Nie chcę. Gdzie jedziemy? Pytało zdezorientowane dziecko, które nieraz słyszało kłótnie rodziców, a potem odgłosy ich godzenia się. Do nowego domu, odrzekła bezceremonialnie. Przecież jesteśmy w domu. Nie chcę innego. Ja też, synku, ale tak trzeba. Na jakiś czas. A czy tata jedzie z nami? Nie, tatuś musi odpocząć. Najwyraźniej jest przepracowany, rzekła z wyraźnym wyrzutem i przeszywającym spojrzeniem rzuconym w stronę Adama. Taka krótka przerwa dobrze nam zrobi wszystkim. Może zaczniemy doceniać swoją obecność. Chłopiec przylgnął do ojca. Adam przytulił go i pocałował w głowę. Przepraszam, synku. Mama ma rację. Musimy na jakiś czas wszyscy odpocząć od siebie. Odbierzesz mnie kiedyś z przedszkola? Jasne. Może jutro? A nie będziesz musiał znowu zostać w pracy dłużej? No co ty? Jutro zrobię sobie wolne. Pójdziemy na lody albo do kina. Co ty na to? A kupisz mi psa? Takiego prawdziwego. Adam wytarł łzę, która zakręciła się w kąciku oka. Przełknął te, którym nie pozwolił się wydostać. Faceci przecież nie płaczą, tak wmawiał mu jego ojciec. To takie niemęskie. Może i jest w tym jakieś ziarno prawdy. Czuł się w tym momencie jak prawdziwa pizda. Nie pozwolę ci go sobie odebrać, słyszysz? Odgrażał się. Nikt niczego i nikogo ci nie zabiera. Sam się nas pozbywasz. Pomyśl o tym, a kiedy będziesz gotów to zrozumieć, porozmawiamy. Nie odchodzę na zawsze. Daję ci tylko czas na przemyślenie kilku spraw. Joanna narzuciła płaszcz. Pomogła zawiązać buty Piotrusiowi, wsunęła swoje stopy w sztyblety i ostrożnie wypchnęła z mieszkania dziecko i walizki. Nawet nie trzasnęła drzwiami. Chyba miała nadzieję, że Adam ją zatrzyma. Nie zrobił tego. Znieruchomiał. Nie wiedział, czego chce, a co powinien. Nieśpiesznie wlokła po schodach z czwartego piętra bagaże. Nie chciała przecież tego. Nie chciała się wyprowadzać. Nawet nie miała dokąd. Wlekąc się w dół klatki schodowej, obmyśliła szybki plan awaryjny, który zakładał, że na kilka dni zatrzymają się w hotelu, a potem się zobaczy. Przecież on musi w końcu zrozumieć, że są sobie pisani. Ona wiedziała to już od pierwszego dnia, kiedy ich spojrzenia przypadkowo się skrzyżowały. Nie potrafiła zrozumieć, dlaczego tak inteligentny mężczyzna nie potrafi tego pojąć, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, że wszystko jest z góry zaplanowane, tak jak strategia jego firmy. Gdy jej głowę wypełniały myśli, chłopiec wyminął ją, zbiegając po schodach. Adam stał w oknie, dając przyzwolenie swojej kobiecie marzeń i wspaniałemu synowi zniknąć z jego nędznej rzeczywistości. Pomyślał nawet, że to chyba dobrze, że tak będzie lepiej. Przecież powiedziała, że nie odchodzi na zawsze. Ten jeden raz uwierzył jej. Chciał w to wierzyć. Gdzieś głęboko czuł jednak, że okłamuje siebie. Nagle poczuł dziwny, niewytłumaczalny ból w brzuchu, jakby jego jelita się zbuntowały. Pochylił się nad parapetem i zobaczył, jak Piotruś wbiega na jezdnię za jakimś bezdomnym psem. Ryknął niczym lew, by chłopiec zszedł na chodnik. Adam pospiesznie zbiegł na dół. Gdy otworzył drzwi klatki schodowej, ujrzał, jak jego żona bohatersko rzuca się na ratunek ich syna. Zepchnęła chłopca i psa na drugi pas ulicy, przewracając się. Wielka, rozpędzona ciężarówka z logo jego firmy zawiozła ją wprost do nieba. Tak, do nieba. Z pewnością zasłużyła na nie. Ocaliła dwa niewinne istnienia. Adam chwycił dziecko i zamarł, wpatrując się w zmiażdżone i porozrzucane zwłoki swojej żony. Zasłonił szybko dłonią oczy dziecka. Nie chciał, by ten obraz utrwalił się w pamięci syna. Nagle
Z ciała kobiety wydobyła się stróżka jasno-białego światła, po czym przybierając na sile koloru i wyrazu, przybrała ludzką postać. Postać podniosła się z ulicy, otrzepała kolana, rozprostowała ogromne białe skrzydła i uniosła nad ziemią. Ten niecodzienny widok poruszył obserwatorów wypadku. Ludzie z niedowierzaniem przecierali swoje oczy i ekrany smartfonów, próbując uchwycić magiczny moment w kadrach. Gdy po wszystkim ojciec z synem wrócili do siebie, Adam dostrzegł białe pióro i napis na zakurzonym parapecie okna. Nie odchodzę na zawsze.